Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Arkadiuszem Miksą. Witaj, Arku. Witam Cię, witam Państwa. Arku, myślę, że należałoby zacząć od wizyty w Polsce. To jest pierwsza oficjalna wizyta od rozpoczęcia operacji specjalnej, rosyjskiej operacji specjalnej 24 lutego ubiegłego roku. Pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy. I właśnie wybrał się do Warszawy z małżonką. Zdaje się, że pociągiem dojechał do granicy, później samochodem do Rzeszowa i z Rzeszowa samolotem do Warszawy. Spędził tu parę godzin. Było spotkanie na Zamku Królewskim połączone z taką demonstracją, nie wiem, przyjaźni polsko-ukraińskiej na Placu Zamkowym. Jak to w ogóle oceniasz? Zwłaszcza, że padały deklaracje, że od teraz już nie będzie granic pomiędzy naszymi państwami i narodami. No cóż, jak to oceniać? No, przed tym spotkaniem znowu, prawda, mówiło się, prawda, wspominało, że pewnie w końcu wreszcie tym razem Zełenski zajmie stanowisko w sprawie Wołynia, że padnie jasna deklaracja na temat możliwości pochówku pomordowanych Polaków, a że być może przeprosi za tą nieszczęsną rakietę, która zabiła Polaków. No nic z tych rzeczy nie miało miejsca. To po pierwsze. Po drugie, no, rzecz dla mnie skandaliczna. Człowiek dalej, nie wiem, nie potrafi się rozstać z rolą aktora i komika. Chodzi ubrany w jakiś, po prostu w jakiś dres. Nie wiem, to, że jest tam wojna, on udaje, że, znaczy wojna jest oczywiście faktem, ale w samym Kijowie odbywają się wielotysięczne koncerty, kawiarnie, dyskoteki, są pełne ludzi. Natomiast on się ubiera i pozuje na to, że jakby cały czas było istne... Na linii frontu. Na linii frontu, tak jakby było po prostu, jakby Kijów, stolica była na linii frontu, co jest oczywiście nieprawdą. Więc stwarza po prostu te pozory, gra, no i po prostu przypina mu się do tego dresu, po prostu polski prezydent przypina mu order Orła Białego. Przypomnijmy, że Roman Dmowski czekał 100 lat na otrzymanie tego odznaczenia, a przecież był współtwórcą niepodległego państwa polskiego, dzięki niemu Polska zaistniała na mapach Europy. I czekał 100 lat, tak jak mówię. Natomiast pan Zełenski dostał ten medal od ręki, nie wiadomo właściwie za co. Właściwie chyba za to, że jest zręcznym manipulatorem i okrada każdego dnia polskie społeczeństwo, więc no rzeczy kuriozalne. Była tam jakaś mowa podobno jakiegoś porozumienia, ale już dzisiaj wiadomo, już w kuluarach się mówi, że właściwie nie ma tam żadnych tak naprawdę szczegółów. Miała być też mowa o tym, że być może Polska będzie uczestniczyć w procesie odbudowy, aczkolwiek już eksperci się badali, żebyśmy też nie byli tutaj jakimiś zbyt chóro optymistami, bo już przecież po pierwsze mieliśmy być przecież odbudowywać Irak i nic z tego nie wyszło, a po drugie stwierdzono również, że no, to, że my mamy taki ogrom zasług, to jedno, ale dwa, że przecież to, żeby móc odbudowywać, to trzeba mieć te firmy budowlane. No i trzeba mieć po prostu kapitał, trzeba mieć wsparcie banków, a my nie mamy ani wielkich firm budowlanych, ani nie mamy wielkich banków. No więc generalnie, żebyśmy się nie byli zdziwieni, prawda, jak i rozczarowani, jak to znowu, że tak powiem, zarobią firmy z Europy Zachodniej. Więc no, spotkanie dla mnie po prostu kuriozalne. No, cały czas te mrzonki o tym, że może już wkrótce, że może jednak nie tym razem, to może następnym będą te przeprosiny. Ja chciałem powiedzieć, że jeśli nie teraz, to wymusimy na Ukrainie, kiedy jest w sytuacji kryzysowej, to na pewno Ukraina nie zrobi tego, kiedy rzeczywiście zakończy się ta wojna. Jeśli ona rzeczywiście miałaby się rozstrzygnąć w sposób zadowalający Ukrainę, tym bardziej tego nie zrobi. Oni są butni i aroganccy, więc tym bardziej tego nie zrobią, kiedy nie będą zależni od Polski. Więc to jest teraz właściwy moment i nie będzie w tym nic naprawdę złego i opinia światowa też to zrozumie. A przy okazji, gdyby teraz to wypłynęło, to opinia światowa w ogóle byłaby się w stanie w ogóle dowiedzieć, bo w dalszym ciągu całe narody i całe państwa nie wiedzą o tym, co Ukraińcy zrobili Polakom na Wołyniu. A gdyby nagle teraz Polska, która oferowała im taką gigantyczną pomoc przez ten ponad rok czasu, zawiesiła i uzależniła to, to cały świat by się pytał, ale dlaczego? Co się takiego stało? Dlaczego Polska przestała? I wtedy, ano właśnie, byśmy przypomnieli temat wołyński, temat by wypłynął i to jest, mówię, jedyny moment, żeby rzeczywiście realnie móc po prostu na nich to wymusić. Nic takiego się nie stało. Padało oczywiście deklaracje, poklepywanie się, polski prezydent mówiący płynnie nagle po ukraińsku, z angielskim ma problem, duka, pan doktor wielki, mimo że język obcy jest
i angielski jest praktycznie językiem obowiązkowym dla niego jako kogoś, kto zrobił doktorat. No nie widać tego po sposobie w jego wypowiedzi w języku angielskim. Natomiast po ukraińsku, jak się okazuje biegle, złośliwi twierdzą, ja tylko mówię, że złośliwi tak twierdzą, że być może że to efekt po prostu patriotycznego wychowania, które wyniósł z rodziny, prawda? To tak a propos sugestii dotyczących jego pochodzenia. Oczywiście ja to nie mam jakby takiego przekonania, żeby tak rzeczywiście było z tym jego pochodzeniem. Nie twierdzę, że tak było, natomiast no tak złośliwi twierdzą, więc cóż, no mnóstwo oczywiście wydanych środków publicznych na zabezpieczenie całej tej imprezy. Warszawa znowu sparaliżowana jak podczas wizyty Bidena. Ludzie wkurzeni, stojący w gigantycznych po prostu korkach, a nawet podobno metro zostało zatrzymane, nie wiem czemu, z powodów bezpieczeństwa, z tego, że Żołański przyjechał do Warszawy. Więc kuriozalna po prostu impreza, bym powiedział, no napompowana oczywiście chorągiewki ukraińskie, spęd klakierów zebrany po to, żeby prawda fetować ukraińscy mężczyźni, którzy zamiast na froncie pojawiają się z chorągiewkami i fetują, prawda, Żołańskiego. Więc dla mnie, no, teatr absurdu, teatr groteski, no, przykre, bym powiedział, skandaliczne, kuriozalne, bym powiedział, wydarzenie, które w ogóle nie powinno mieć miejsca. Czy sekta Chabad Lubawicz wzięła patronat nad tym wydarzeniem? Bo w zasadzie oni są, przynajmniej tak wszyscy o tym mówią, patronami zarówno rządu warszawskiego, jak i rządu kijowskiego. No, świece są palone chanukowe i w tym urzędzie to jest, ale także na Kremlu. To jest ciekawe, że Chabad Lubawicz jest tak wszędobylską i wpływową sektą, że również na Kremlu w Moskwie też zapalają swoje świece. Czy to pokazuje ich wielki zmysły taki organizacyjny, dyplomatyczny, no potrafią się ustawić. Znaczy nie wiem jak dokładnie jest akurat w wypadku tej sekty, natomiast jeśli się mówi teraz po tym spotkaniu i też się przywołuje na Twitterze wypowiedzi Terlikowskiego jeszcze bodajże z października o tym, że musi powstać jednak wspólne państwo i że rzekomo takim cicha rozmowa przebiegała również w tym kierunku, żeby zacieśniać tę współpracę. Niektórzy mówili, że konieczne jest, żeby Polska podpisała bezpośrednie porozumienie wojskowe o wsparciu Ukrainy. No to z pewnością środowiska żydowskie może cieszyć, bo przypomnijmy sobie, o czym mówił polski historyk Szcześniak, który pisał, prawda, o Judeopolonii i o tym, dlaczego, z czego wynikała niechęć w ogóle środowisk, znaczy społeczności żydowskiej do koncepcji zjednoczenia się Polski. Ano z tego, że kiedy istniały trzy zabory, no to przecież oni w ten sposób handlowali między sobą. Teraz być może jest tak, że ma powstać to jedno państwo, ma być silniejsze po to, żeby właśnie te interesy żydowskie bardziej reprezentować i tą planowane przenosić tak, z terenu współczesnego państwa Izrael do nowego państwa Izraela, jak wiemy w planach, że tak powiem... Niebiańska Jerozolima. Tak, to pogranicze polsko, dzisiejsze pogranicze, bo kiedyś to oczywiście były to kresy polskie, ale dzisiejsze pogranicze polsko-ukraińskie miałoby być tym państwem, więc może jest to byłoby to powrót po prostu do starej koncepcji, tym bardziej, że w samym Izraelu no, grunt się Żydom pali pod nogami, do tego doszło jeszcze również ostatnio konflikt wewnętrzny w państwie, do tego również jeszcze konflikt zewnętrzny z głównym, że tak powiem, ochroniarzem tak naprawdę Izraela, czyli Stanów Zjednoczonych, bo przecież powiedzmy sobie wprost, bez tej kopuły, bez tego zabezpieczenia w postaci tego systemu antyrakietowego, który jest praktycznie w całości opłacany przez Stany Zjednoczone, no Izrael długo by nie wytrzymał, regularnie by był ostrzeliwany praktycznie każdego dnia i to z kilku kierunków jednocześnie, także, a tam też, tak jak mówię, no okazuje się, że jest, że tak powiem, kłótnia też w rodzinie, można powiedzieć, tak? No właśnie, kłótnia w rodzinie, natomiast na zewnątrz jest to pokazywane jako jakieś sceny związane, nie wiem, z okupacją, ze meczetów, starciami w ramach tych świątyń muzułmańskich. Jak wydarzenia w meczecie w Izraelu wpływają na stosunki izraelsko-amerykańskie. To znaczy, jakby można powiedzieć, te wydarzenia w meczecie według mnie to jest drugi etap. To znaczy, pierwszy etap to jest oczywiście sytuacja wewnętrzna w samym państwie Izrael, kiedy władze Izraela postanowiły, właściwie chciały zrobić mniej więcej to samo, co władze w Polsce, czyli ograniczyć tam sądownictwo, wpływy sądownictwa. No i oczywiście zostały od razu zorganizowane wiece, manifestacje tam środowisk
żydowskich LGBT, jakichś proukraińskich, tam tęczowe flagi. No i oczywiście to taki, tak jak, taka klasyczna, bym powiedział, rewolucja, kolorowa rewolucja, którą zresztą nomen omen Izrael też w innych krajach swego czasu wspierał. Teraz właściwie, no mówię, no kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Teraz taką samą rewolucję zrobiono Izraelczykom, państwu Izrael, natomiast no, kto jest sprawcą, no to no, znowu Stany Zjednoczone, bo Biden powiedział, że on jest przeciwko tym reformom i po prostu zaczął ingerować w politykę wewnętrzną Izraela. Władze Izraela twierdzą, że wypowiedziały wprost, że nie życzą sobie zewnętrznych ingerencji innych państw. Natomiast tak jak powiedziałem, no Izrael jest zależny, jest tak naprawdę zależny, gdyby nie, mimo że ma doskonałą armię o niezłym morale, dobrze wyposażoną w doskonały nowoczesny sprzęt, no to jednak bez wsparcia amerykańskiego to państwo nie byłoby już w tym momencie w stanie po prostu przetrwać. No więc jest zależny i pan każe i oczekuje teraz, tak, nie po to daje pieniądze, więc nakazuje realizację określonych postulatów, więc Izrael też nie jest taką, bym powiedział, kolonią, z tym, że oczywiście w Stanach Zjednoczonych akurat jest liczna diaspora żydowska, więc powiedzmy ta kolonia miała stosunkowo więcej praw niż inne kolonie, ale jak się okazuje, ta drapieżność, może imperializm amerykański osiągnął już taki poziom, że i nawet na nich odciskają swoje po prostu piętno i decydują. Natomiast wydarzenia w meczecie Al-Aqsa, no, to rzecz kuriozalna, bym powiedział. No, według mnie jest to próba właśnie tutaj scedowania tego wewnętrznego, tych wewnętrznych problemów władz, no i sprowokowania po prostu znowu wojny, bym powiedział, domowej z Palestyńczykami, no bo jeśli w trakcie uroczystości religijnych wpada się do meczetu i się pacyfikuje ludzi, okłada i bije jak leci, no to jest to, mówię, to robią to Żydzi w meczecie, no to wiadomo, że to jest podgrzewanie podwójne i narodowościowej religijnej atmosfery. A co ciekawe, no oczywiście polskie media tylko pokazały, że rzekomo była to interwencja, bo tam w środku, w tym meczecie siedzieli jacyś bojownicy, być może oni coś tam knuli, więc ci mieli do tego prawo, poza tym było ciemno, nic nie było widać. No a to oczywiście nasze media, bo w telewizji francuskiej widziałem potem, co następnego dnia po tych wydarzeniach, jak wyglądał ten meczet, więc to nie tylko tak, że oni tam pobili tych ludzi, oni po prostu zbezcześcili, zdewastowali Żydzi ten meczet po prostu. No widać, że zrobili to po prostu z premedytacją i celowo, tak? To według mnie jest próba po prostu doprowadzenia do konfrontacji między Palestyńczykami a Żydami, żeby odwrócić uwagę od wewnętrznych problemów, które są w Izraelu, podsycanych, co ciekawe, tak jak mówię, przez Stany Zjednoczone. Więc tu już w ogóle mamy sytuację kuriozalną też, która właściwie do tej pory nie miała miejsca, no bo jednak zawsze, można powiedzieć, solidarnie Stany Zjednoczone, ta diaspora dbała o to, żeby żydowska w Stanach, żeby po prostu Żydom krzywda się w Izraelu nie działa. Tym razem można odnieść wrażenie, że jest rozdźwięk między Żydami w Nowym Jorku a Żydami w Jerozolimie, tak, że mamy dwugłos w sprawie przyszłości Izraela i być może to, o czym mówiłeś nieco w sposób żartobliwy o tym, co myślą pewne środowiska żydowskie na temat tutaj, prawda, korelacji polsko-ukraińskich, no być może, mówię, no ma to jakieś nawiązanie do tego, że tam się dzieje tak źle, że trzeba będzie się gdzieś przenieść i szukać tej nowej ziemi obiecanej na pograniczu polsko-ukraińskim, tym bardziej, tak jak mówię, że to nie jest nowy temat, nie, to nie jest nowy pomysł, tylko rzecz, która już była planowana ponad 100 lat temu już, tak? Czyli wraca nowe. Wraca nowe, tak. Wracają stare koncepcje jako nowe koncepcje. Mhm. No właśnie, a jak, bo to w sprawach wewnętrznych trochę podobna sytuacja. Minister rolnictwa podaje się do dymisji, czy jest odwołany, nie wiem do końca jaka była tam kolejność. Tego samego dnia okazuje się, że zostaje członkiem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i zachowuje stanowisko wicepremiera, czyli tak naprawdę, nie wiem, czy to raczej chyba jest awans, a nie degradacja. No i równocześnie jeszcze są wypowiedzi, takie oświadczenia, że to, że ktoś jest odwołany ze stanowiska ministra, nie uderza. Nie znaczy, że był złym ministrem. Nie tak? Uderza w jego kompetencje. No, że po prostu kompetencje zachował, pozostaje wicepremierem. Po prostu był tak dobry, dlatego że musiał odejść, prawda? Znaczy, sytuacja jest o tyle śmieszna, że oczywiście PiS próbuje tą swoją klęskę, tą katastrofę na odcinku rolniczym próbował nakryć i skrzętnie. Proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, dobór tego momentu, w którym on zrezygnował rzekomo, a to nie on zrezygnował, tylko kazali mu zrezygnować.
bo sam pewnie z siebie to nie miałby ochoty na żadną rezygnację, bo gdyby chciał zrezygnować, to zrobiłby to kilka dni wcześniej, kiedy kompromitując się stwierdził, że on przeprasza rolników, którzy źle go zrozumieli, że on po prostu w okresie żniw mówił, żeby zboża nie sprzedawać, a jednak tak naprawdę to myślał, że jednak powinni sprzedawać, a oni nie sprzedawali, to właściwie to nie wiadomo, czy bardziej to było w takim razie ich, czy on zawinił, czy on tu jest głupi, czy rolnicy są głupi, że po prostu źle go zrozumieli, że nie są w stanie, jak to się mówi, czytać z ruchu ust ministra i nie wiedzą, co minister miał po prostu na myśli. Więc zrobiono to w momencie, w którym akurat ląduje sobie samolot, nadbliża się do Okęcia samolot z Żeleńskim i wtedy wychodzi minister i mówi, że on po prostu rezygnuje, więc żeby media się skupiły, prawda, i mówiły dużo o Żeleńskim, o tym spotkaniu, więc to się jakoś tam, prawda, zamiecie po prostu pod dywan i tematu po prostu nie będzie ministra. Znaczy ja powiem tak, on właściwie to nie był oczywiście dobrym ministrem, jak właściwie który zresztą minister od czasów Andrzeja Lepera był dobrym ministrem rolnictwa. Ja takiego ministra nie widzę z prawdziwego zdarzenia. Natomiast tak naprawdę był trochę poniekąd pewnego układu, bo przecież wiadomo było, że on nie ma nic do powiedzenia, a jeszcze mu się wymsknęło, co ciekawe, wymsknęło mu się w którymś programie, gdzie zasugerował, że rzekomo, że jakieś spółki na tym zarobiły, polskie spółki, i to było według mnie w taki sposób powiedziane, jakoby generalnie działo się to pod kontrolą władz polskich, z namaszczenia władz polskich, więc jakby mu się coś za dużo po prostu powiedziało. Więc stał się niejako tak naprawdę ofiarą i zakładnikiem, no bo to państwo polskie pozwala na te prezes Rady Ministrów, czyli premier Morawiecki razem z Kaczyńskim na to po prostu przyzwalają, więc on, Kowalczyk, minister rolnictwa, to jest tylko pionkiem i popychadłem, więc nie miał tak naprawdę nic do powiedzenia. Natomiast poraża to, że oczywiście mimo to został awansowany, tak, i mówi się, próbuje się tutaj tą niekompetencje tego ministerstwa w ogóle i tego całego rządu nakryć i mówić, że właściwie to jest super dalej gość, no bo wiadomo, że może być mu teraz przykro, bo przecież po takich negatywnych opiniach to może nie zostać posłem. A co będzie, jeśli PiS nie wygra? No to wtedy, jak nie będzie posłem, no to stanowi tak, jeśli PiS by nie został posłem, a PiS by dalej rządził, to i tak stanowisko oczywiście jakieś tam przytuli. Jeszcze lepsze niż do tej pory miał, za lepsze pieniądze. Natomiast jeśli nie, no to po prostu zostałby z niczym tak naprawdę. Większość polskich ministrów, wiemy o tym doskonale, no nie nadaje się potem do niczego innego i w pośredniaku może szukać sobie po prostu miejsca pracy, tak, bo nikt za bardzo nie chce tych ludzi z braku ich kompetencji do jakichkolwiek stanowisk, więc wtedy tylko pozostają to, o czym żeśmy ostatnio mówili, jakieś zagraniczne fundacje, tak, no, będą na pasku chodzić amerykańskich czy niemieckich fundacji. Ale zmierzając, no jest, mamy też już nowego, prawda, ministra rolnictwa, pana Roberta Telusa, no nawet znany mi, bo z okręgu rodzinnego, z którego pochodzę, no cóż, no tytan intelektu to nie jest, to jest bardziej, bym powiedział, drugi Krzysztof Jurgiel, ta sama facjata, ten sam typ facjaty, nieskalany inteligencją. Ten akurat o tyle plus taki, że ma rzekomo własne gospodarstwo, no ale mówię, to jest taki typowy, bym powiedział, pisowski wyrobnik, a nie specjalista w ogóle od rolnictwa, więc nie spodziewam się tutaj jakichś po prostu przełomowych efektów. To jest raczej taki, bym powiedział, lifting, takie odmłodzenie, pokazanie nowej twarzy, ale ta twarz to nie niesie ze sobą dla polskiego rolnictwa nic dobrego, tak? I oczywiście próba, oczywiście jeszcze zasłona dymna, że w dalszym ciągu zboże jednak będzie szło do Polski, ponieważ Unia Europejska, ta dodała, przedłużyła na kolejny rok bez słowy po prostu handel z Ukrainą, czyli to polega to na tym, że Ukraińcy będą nas zalewali w dalszym ciągu słodyczami, produktami spożywczymi i my po prostu musimy to bez cła, a nie jest to kraj w Unii Europejskiej, więc będziemy po prostu bez cła dalej to po prostu przyjmować i będziemy konkurować na rynku wspólnym razem z nimi po prostu, kiedy oni mają tańsze u siebie, powiedzmy, tańszą energię, bo my tą energię im dofinansowujemy z Polski, prawda, ślemy ropę, ślemy energię elektryczną, również gaz. Mają tańszą robociznę, więc będzie nam trudno konkurować, mamy dodatkowy strzał w kolano, a że graniczymy, więc najwięcej tego, to tych ukraińskich towarów właśnie będzie trafiało po prostu do Polski, więc kuriozalna sytuacja, kolejny po prostu fatalny odcinek i kolejne po prostu fatalne wiadomości dla Polaków i dla polskiego społeczeństwa. Chciałbym cię zapytać o taką politykę symboliczną. Tutaj stoi książka Henryka Pająka, Ponura prawda o Piłsudskim. Wiadomo, że Piłsudski no jest takim symbolem, do którego się wiele osób odwołuje, od lewicy po prawicę. Natomiast prawda na temat tej postaci historycznej no jest daleka od tego, co się na ten temat mówi.
Kolejna sprawa to konflikty wokół symbolu, jakim niewątpliwie jest postać Jana Pawła II. W Łodzi oblano chyba farbą jego pomnik, więc no, to też jest właśnie walka na jakieś symbole. No i wreszcie tworzenie nowych symboli, czyli polityka historyczna. Pojawia się w Warszawie, zdaje się, skwer Zbigniewa Brzezińskiego. I to w tym czasie, kiedy jego syn jest tutaj ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie. No, sprawa wbrew pozorom dosyć poważna, no bo to jest znowu symbol polityki amerykańskiej, co najmniej przez kilkadziesiąt lat. Symbol, który niekoniecznie współgra z polskim interesem narodowym i z polską racją stanu. No tak, no to czy o Piłsudskim to prawda, żeśmy już wielokrotnie mówili, to jest też kuriozalna właśnie sytuacja, że ktoś taki w kraju, który rzeczywiście mieni się rzekomo krajem demokratycznym i nawiązuje do chlubnych tradycji demokratycznych, że ta postać w ogóle jest przywoływana, że jest bohaterem, że jest na pomnikach, że jest w dziesiątki różnych sposobów upamiętniany, że mało tego, że chodzą po ulicach wariaci poprzebierani za niego w mundury z tamtych czasów i uważający się za Piłsudskiego, prawda, że ta skala tej choroby jednostki chorobowej się po prostu pogłębia. Co do Jana Pawła II, no to jest kuriozalna sytuacja, no bo przypomnijmy sobie, że jakby największe manifestacje właściwie po roku 89, które miały miejsce w Polsce, a być może jedne w ogóle z większych historii, to przecież były po jego śmierci, prawda, gdzie masowo, spontanicznie przechodzili ludzie tysiącami, był dla Polaków wielkim, prawda, bohaterem. I nagle po prostu stał się obiektem walki. A to, co powiedziałeś w tej Łodzi, to jest dobry, doskonały przykład na to, żeby zobrazować, jaka jest ta sieć tych zależności jeszcze w tym wszystkim, w tych walkach politycznych i wykorzystywania jego osoby. A no mianowicie doskonały przykład właśnie z Łodzi, czyli tak, ktoś w ogóle go oblał, być może nawet ktoś z partii rządzącej, żeby sprowokować tą całą ten. Potem lewicowy poseł Tyrla mówi, że tak, pomnik papieża został oblany, ale na całe szczęście interweniowały władze szybko Platformy Obywatelskiej w Łodzi i szybko ten pomnik wyczyściły. Kuria łódzka z biskupem Rysiem mówi, że to absolutnie nieprawda, że to pani Zdanowska za tym stała, że to nie ludzie od Zdanowskiej to posprzątali, tylko ta kuria wynajęła firmę, a w rzeczywistości okazuje się, że kto posprzątał ten pomnik? Działacze Młodzieży Wszechpolskiej. Więc mamy napiętrzenie od lewicy po Platformę, po inicjatywę tutaj też wokół tego gdzieś tam, prawda, PiSu, po również działaczy Młodzieży Wszechpolskiej związanych z Ruchem Narodowym. Mamy konglomerat partii i partyjek, z których każda próbuje wyrwać gdzieś przy tej okazji z tej pamięci o tej osobie, bądź nie pamięci, bo teraz oczywiście jest ta nowa, nowy ten trend, to pokazuje jakby no, do czego dochodzi. Przecież gdyby w tym 2004 roku, miesiąc po tej śmierci papieża, ktoś powiedział, przedstawił nam taki filmik, że jego pomniki będą na masową skalę tam, ile to jest, upłynęło lat, nawet niecałe 20 lat, będą po prostu oblewane w ogóle farbą, że będzie po prostu gdzieś tam profanowana jego tam pamięć o nim. Już pomijam mojej prywatnej, prawda, opinii na jego temat. No to rzecz po prostu jakaś, nikt by powiedział, że to jest niemożliwe, że coś takiego się w ogóle wydarzy, to jest niepojęte, że to się nie może odbyć od tak po prostu, że coś będzie się, musiałoby się rzeczywiście zostać. Okazuje się, że można. No i właśnie, i mamy wykorzystywanie właśnie pamięci do takich celów politycznych. A trzeci przypadek, o którym powiedziałeś, no wyjątkowo, powiem szczerze, mnie też osobiście dotyka, bo jest to dla mnie taka obmierzła, bym powiedział, postać w historii, lansowana również na jakiegoś wielkiego polskiego bohatera i polskiego patriotę. Zbigniew Brzeziński, jego syn, który gdyby był rzeczywiście polskim patriotą, to być może jego syn znałby rzeczywiście dobrze przynajmniej język polski. Tego języka nie zna. 28 odbyło się odsłonięcie skweru imienia Brzezińskiego, jeszcze co ciekawe w jakim miejscu, no, przed gmachem MSZ-u w Warszawie. Wspaniałą laudację wygłasza oczywiście Rafał Trzaskowski. To też pokazuje, że my postrzegamy tą rzeczywistość, że mamy w Polsce PiS proamerykański i pro niemiecką Platformę. No niestety, no Platforma, jak to się mówi, posiada dwie komory serca i ona dzieli po połowie swoją miłość tak samo do Niemców, jak i do Amerykanów. Oczywiście z tej laudacji wynika, ten syn mówi, ambasador aktualnie, prawda, tak, w Polsce, Mark, mówi, że
ojciec byłby wzruszony, on tak bardzo kochał Polskę, on tak bardzo kochał Polskę. No tak, tak bardzo kochał Polskę, dlatego w swoich książkach, szanowni państwo, mówił o tym, usprawiedliwiał amerykański imperializm i właściwie tezy, które głosił, no były no z gruntu dzisiaj, powiedzmy sobie, szowinistyczne. Czym to się różniło od wizji Adolfa Hitlera, czy wizji, nie wiem, Trockiego, który chciał nieść rewolucję całemu światu, czy od wizji właśnie Hitlera, który mówił, że są narody wybrane, lepsze, te, które powinny w imię dobra wspólnego całego świata dominować nad światem, a takie poglądy głosił Zbigniew Brzeziński, tak, który mówił po prostu wprost o tym, że Stany Zjednoczone są predestynowane, mają święte prawo do dominowania nad światem i mają również prawo używania, by powiedział, no, nieetycznych metod w celu dominacji nad tym światem. I ktoś taki jest nam przedstawiony jako wielki polski patriota. No niestety, poglądy według niego Zbigniewa Brzezińskiego stoją w ogóle w totalnej opozycji do tego, do kierunku generalnie, w jakim szła zawsze polska polityka w historii przez całe wieki, bo my nigdy nie byliśmy z gruntu państwem jakimś imperialnym, państwem agresywnym względem innych państw. Nie mieliśmy w sobie tego genu, że my za wszelką cenę musimy narzucać innym narodom, innym państwom naszą kulturę, na siłę i tak dalej, i tak dalej. Nigdy się to w ten sposób nie odbywało, bo nawet z nacjami stojącymi kulturowo niżej, właśnie jak Rusinami na wschodzie, jak Litwinami, to była próba zawsze porozumienia, prawda, i rzeczywiście dogadywania się na zasadzie jak równy z równym, wolny z wolnym i tak dalej, na tej zasadzie. Natomiast tu po prostu mamy, no, mamy widać już budowaną kolejną właśnie wizję, prawda, kolejnego polskiego bohatera, to będzie to Zbigniew Brzeziński, wielki polski bohater narodowy, ale pytam, co konkretnie generalnie miałby o tym wskazywać, oprócz tego, że dążył do konfrontacji między blokiem wschodnim i zachodnim i na skutek tej konfrontacji, gdyby rzeczywiście do niej doszło, no Polska na skutek ataków atomowych najprawdopodobniej byłaby zrównana z ziemią. Po prostu by jej po prostu nie było. No nie wiem, jeśli by przetrwał gdzieś tam naród, to rozproszony raczej chyba do odbudowy tego państwa. Korzystalibyśmy raczej z diaspory polskiej rozsianej po całym świecie, w Brazylii, Argentynie czy w Stanach Zjednoczonych, bo to tutaj na terytorium państwa polskiego, to niewielu Polaków by generalnie chyba przeżyło tą zbrojną konfrontację nuklearną. I więc takich ludzi się kreuje, mówię, na bohaterów i to nie robi tylko PiS, skrajnie proamerykański, ale również Platforma, tak? Rafał Trzaskowski, tak, to, jak to mówi Platforma i przyszły polski po prostu minister, tak? Prezes Rady Ministrów lansuje takie poglądy, więc jeśli będzie prezesem Rady Ministrów rzeczywiście, kiedy się to uda jesienią, no to możemy się spodziewać, że tego typu wydarzeń będzie znacznie więcej, tak? Hołubiących, chwalących właśnie ten kierunek, właśnie tak rzekomo tej specyficznej wizji amerykańskiej drogi do demokracji i wolności poprzez mordy, ataki, ograniczenia właściwie niepodległości poszczególnych państw, narzucania im kierunku pozyskiwania surowców naturalnych, tak, że tylko ropa to tylko od Amerykanów, gaz tylko od Amerykanów, broń tylko od Amerykanów, kredyty w amerykańskich bankach. No to jest ten kierunek, w którym po prostu zmierzają Stany Zjednoczone i tak jak mówię, syn, który właśnie tak tutaj, prawda, dziękował władzom Warszawy, był niezwykle wzruszony, jest wiernym kontynuatorem właśnie myśli i poglądów swojego ojca, również na tym kierunku właśnie amerykańskiej dominacji w świecie. Chciałem cię jeszcze zapytać, bo dochodzi do coraz ostrzejszych konfliktów za naszą wschodnią czy południowo-wschodnią granicą, takich związanych z religią, z kościołem. Wiemy, że tam istnieją dwie cerkwie prawosławne. Ostatnio powstała prawosławna cerkiew Ukrainy, która zrywa wszelkie kontakty, no, z tą cerkwią patriarchatu moskiewskiego i tak dalej. Jest tajemnicą Poliszynela, że tą prawosławną cerkiew Ukrainy tworzą osoby powiązane ze służbami też amerykańskimi, bo uznano, że dobrze będzie ten. Jest też cerkiew, ukraińska cerkiew prawosławna, zdaje się, która no, jest oskarżana o to, że jest mocno prorosyjska, co nie jest do końca też prawdą. Natomiast jest to ciągle jak gdyby tam wysuwane. Ostatnio skandaliczne sytuacje w tej Ławrze Peczerskiej, tak, w Kijowie. Tam zamieszkały biskup Paweł, zdaje się, został aresztowany przez SBU, czyli Służbę Bezpieki Ukrainy, na razie na 3 miesiące. Jego majątek został przez tą służbę zabezpieczony.
Też zresztą tak, żeby chyba podburzać i podgrzewać nastroje, jakieś zdjęcia, co w tym majątku było, jakieś tam złota rybka odlana ze złota, jakieś inne rzeczy. No. Czy uważasz, że ta karta wyznaniowa, karta przynależności do konkretnego wyznania kościoła, nadal będzie rozgrywana, bo wydawałoby się, że zwłaszcza po tylu latach komunizmu sprawy religii, sprawy wiary, sprawy kościoła na wschodzie generalnie, w byłym Związku Radzieckim, są mało istotne. Natomiast jak widać, potrafią jeszcze do czerwoności rozgrzać ludzi. Ludzie się biją o kościoły, ludzie sekundują jednej albo drugiej stronie i co gorsza, duchowni też się chętnie angażują w te spory. Były zdjęcia, jak jakiś żołnierz ukraiński, no, zachowywał się nieelegancko, zdaje się, pozrzucał tam jakieś księgi liturgiczne, chodził po cerkwi, został wyrzucony siłą przez wiernych i przez popa. Przy okazji tam no, nie było to takie zwykłe wyrzucenie, bo w drzwiach został na tyle mocno pobity, że z jakimś no, wstrząsem mózgu trafił do szpitala i tak dalej. Co spowodowało z kolei następnego dnia demonstrację w obronie tego żołnierza ukraińskiego, który w mundurze się tam po tej cerkwi włóczył i coś tam rozrabiał, i teraz po prostu przeciwko temu kościołowi, tym popom, tym duchownym są z kolei kolejne demonstracje. Ja zacznę trochę może z drugiej strony, szanowni państwo, od końca, to znaczy od przypadku polskiego, bo nam się tylko wydaje, że to jest tak, że to dotyczy kwestia prawosławia, to przecież to dotyczy nie wewnętrznych spraw na Ukrainie i relacji, powiedzmy, na styku tutaj Rosji i Ukrainy, i tutaj natomiast ta sprawa ma też wymiar polski, bo przecież mimo lojalności względem państwa polskiego, i ja nie słyszałem o jakichś, powiedzmy, większych grupach czy jakichś środowiskach prawosławnych w Polsce, które, nie wiem, występowałyby ostentacyjnie po stronie Rosji, no to generalnie cała ta społeczność prawosławnych w Polsce jest traktowana jako potencjalny element wywrotowy pod kontrolą polskich służb specjalnych, tak? A już zwłaszcza na przykład żołnierze pochodzenia prawosławnego, tak? No to na pewno są na celowniku służb jako potencjalni pierwsi, powiedzmy, którzy mogliby pójść na współpracę na przykład być może z rosyjskim wywiadem czy białoruskim wywiadem. Więc to ma również miejsce w Polsce. Natomiast wracając do tego wątku, no to ja też byłem zdegustowany, to mało powiedziane, bo widziałem wczoraj, to co ciekawe, nie to, że, bo ja zawsze mówię, żeby nie było, to się lubię podpierać to tym, co pokazuje telewizja ukraińska, żeby nie być posądzanym, że tam oglądam jakieś rosyjskie, tam pewnie propagandę moskiewską, tylko to są filmiki, które puszczają normalnie Ukraińcy, a puszczają coraz więcej, bo po prostu na coraz więcej sobie pozwalają, bo widzą, że opinia światowa też im pozwala, więc są bardziej, coraz bardziej szczerzy w tym, co upubliczniają, co jest po prostu rzeczą hańbiącą i karygodną. No i wczoraj widziałem nagranie z jakiejś cerkwi, gdzie weszli po prostu tam, może nie żołnierze, bo właściwie to żołnierze potem pilnowali, żeby nie zlinczowali jeszcze bardziej tych popów, jak zrozumiałem, z treści promoskiewskich, którzy nie chcieli wpuścić do cerkwi no, pogrzebu jakiegoś bojownika, żołnierza ukraińskiego, który, przypuszczam, że prowiniencji po prostu banderowskiej, tak, nie chcieli wpuścić, więc oni weszli i tam krzyki jakieś były, że to już trzeci raz, kiedy taka sytuacja ma miejsce, kiedy nie chcecie, i tam ci się tam zaczęli bronić i po prostu oni ich tam siłą, i właściwie ten lincz, ta czernia, ta tłuszcza, jak ja to mówię, to zachowanie tego tłumu i to ten sposób wtargnięcia, to mi przypominało trochę niestety i ten język ukraiński w tym momencie, to co się działo na Wołyniu, tak jak oni wpadali w niedzielę do tych polskich kościołów i też w ten sam sposób się zachowywali, jak to się mówi, za te szaty łapali księży, tak, katolickich i wszystkich stamtąd ten. Więc to są tylko te rzeczy, które my widzimy, nie widzimy natomiast tego, które nam pokazuje łaskawie ta propaganda ukraińska, natomiast jest całe to tło, którego my nie widzimy, co się z tymi ludźmi dzieje. Oni są linczowani, oni są bici, oni są wypędzani. Przecież
na zdrową logikę, do czego to doprowadza? No, doprowadza to do coraz większego rozdźwięku. Według mnie przecież muszą sobie z tego Ukraińcy, Ukraińcy mówię jako naród, obywatele tego państwa, muszą sobie z tego zdawać sprawę, że mieszka tam liczna po prostu grupa Rosjan, którzy są obywatelami Ukrainy i którzy tam zostali, bo przecież mogli już wyjechać do Rosji, czyli generalnie są nastawieni, żeby tam żyć, tak, prawda, z Ukraińcami razem. I w jaki sposób oni mają żyć, jeśli dąży się również na tym polu religijnym do totalnej konfrontacji? Nie dość, że już są wykopane mosty na skutek tego konfliktu militarnego, no to jeszcze teraz się podsyca ten konflikt religijny, co jeszcze pogłębia nienawiść, niechęć i jeszcze bardziej dzieli tych ludzi. Przecież kiedyś ta wojna się skończy i ci ludzie będą musieli jakoś ze sobą żyć. Przecież potem to będzie czas po prostu masowego po prostu wstydu, te zachowania nielicujące, niegodzące, no atakowanie po prostu osób duchownych tylko dlatego, że są, podlegają pod cerkiew moskiewską. Przecież to do tej pory nie było zakazane, więc nagle dlaczego tak ma być, że oni mają nagle ulegać jakiejś po prostu presji i dominacji? No to tak nie rozumiem. To tak jakby równie dobrze teraz to, co się dzieje właśnie ten. Zresztą no, mieliśmy też przykład, też, że przecież to też się polskim władzom nie spodobało i już prawda, chciano odwołać tak ze stanowiska i domagano się odwołania, to jest z funkcji również, bo chyba też jako przełożonego kościoła prawosławnego, jeśli mówimy tutaj o ten episkopat, powiedzmy polowy Wojska Polskiego, żeby mu tą funkcję po prostu odebrać, więc to ma również miejsce w Polsce. Ingerencja w wewnętrzne sprawy religijne, wewnętrzne sprawy kościoła i uznawania, że ta czy inna postawa jest postawą, no zresztą to się spotykało przecież również wcześniej. No przypomnijmy, że papież Jan Paweł II był za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a patriarcha prawosławny w Polsce był przeciwnikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, więc sam ten fakt, że on był przeciwnikiem, już mógł być potraktowany jako jego życzliwość względem polityki moskiewskiej, prawda? No a przecież on mówił, był niechętny zupełnie z innych pobudek, nie dlatego, że Rosja tak myślała, tylko dlatego, że dostrzegał te całe zło płynące z Unii Europejskiej, to, że to w jakiś sposób wpłynie negatywnie na chrześcijaństwo w Polsce i nie tylko zresztą dla prawosławnych, ale również dla wszystkich chrześcijan, również dla katolików, dla protestantów, dla wszystkich grup. I był przeciwnikiem tego, więc czy to jest powód do tego, żeby go w jakiś sposób szykanować, dyskryminować? Bo przecież wszystko można podciągnąć w ten sposób, że to jest przejaw popierania Rosji, więc no zupełny absurd, znaczy pcha to no, w niebezpiecznym kierunku te kwestie religijne, to jest kolejny, jakby powiedział, kolejny front, kolejne rozdrapywanie kolejnego frontu, konfrontacji zupełnie niepotrzebnej, zupełnie niepotrzebnie Ukraińcy, a mam wrażenie, że to nie cali Ukraińcy, tylko określona grupa, tak, ta właśnie ta probanderowska wykorzystuje całą tą sytuację do podgrzewania właśnie na te religijne i powoli zaczyna się to dziać, że będzie tak jak było to na Wołyniu, tak, czy żegnasz się we właściwie sposób, czy odmawiasz modlitwę we właściwy sposób, może być wkrótce punktem odniesienia tego, czy przeżyjesz, czy zostaniesz pobity, czy nie zostaniesz po prostu pobity, tak? Przyznasz się, że jesteś wyznawcą nie tego odłamu prawosławia i może mogą cię spotkać w najlepszym wypadku, tak jak co się z tym strasznie lubują w dręczeniu Ukraińcy, czyli przywiązywaniu ludzi do drzew, tak? Masowe zjawisko przywiązywania ludzi folią. Folią, a potem po prostu gdzieś tam obnażania ich, żeby ich upokorzyć. Dodatkowo jeszcze bicia, kopania jakiegoś i co ciekawe, że jakieś organizacje międzynarodowe, prawda, jakoś nie reagują na to. Przecież, co byśmy nie powiedzieli, to są jednak ludzie. To skoro przyznaje się nawet pewne prawa skrajnym oprawcom i mówi się, że przysługują im jednak pewne prawa, jako że są ludźmi, tak, i z natury jest pewien taki podstawowy wachlarz jakiś, który mówi, że w taki sposób z ludźmi postępujemy, a nie inaczej. Nawet jeśli skazujemy ich na śmierć, to robimy to w ramach pewnego prawodawstwa. Tym bardziej, jeśli chodzi o wymierzanie kar, tym bardziej wymierzanie kar w ogóle fizycznych, tak? No, przecież czym to Ukraińcy się dzisiaj różni? Oni mówią, że dążą, chcą demokrację, nie chcą być uwiązani ze wschodem, a przecież pręgierze, wymierzanie kary to jest jakieś, nie wiem, dobre dla w państwach islamskich, tak? Ma miejsce, a nie w cywilizowanych krajach europejskich, więc w którą stronę ci ludzie zmierzają? No, wyłapują ludzi, przywiązują do drzew, samosądy, lincze jakieś. Co to w ogóle ma być? I co teraz też tych będą wyłapywać i tych popów przyklejać do tych drzew na tą folię, po prostu na tą taśmę i będą ich okładać po prostu kijami, bić i maltretować? No po prostu to jest po prostu jakaś dzicz, jakiś przejaw po prostu jakiejś totalnej dziczy i to się dzieje wszystko w majestacie zarówno prawa władz ukraińskich, jak i co ciekawe w ogóle w majestacie jakiejś opinii międzynarodowej, bo Amnesty International jakoś nie podejmuje interwencji w tej sprawie, że łamane są prawa człowieka. Co prawda wypowiedziała się już
teraz krytycznie za to zebrała ostre cięgi, kiedy powiedziała, że na Ukrainie są również przejawy no właśnie negatywnych zachowań, niewłaściwych zachowań również po stronie ukraińskiej, a nie tylko rosyjskiej. Więc już były sugestie padały w Polsce, że ta organizacja to są również ruskie onuce, więc przystopowali i teraz w majestacie prawa międzynarodowego również mówię, odbywają się lincze i samosądy, wywalanie ludzi z dobytkiem, zabieranie, przyjmowanie tych świętych ksiąg dla prawosławia, kradzież ikon z tych, przecież jeśli nie będą ulegać pewnie ten, to wkrótce dojdzie również do podpaleń po prostu, tak, tych świątyń. No i rzecz po prostu, mówię, no kuriozalna, absurdalna, więc no przykre, że jesteśmy świadkami takich rzeczy w XXI wieku, że mają po prostu miejsce, no. No właśnie. Proszę Państwa, chyba będziemy się zbliżać do końca. Omówiliśmy różne wydarzenia bieżące. Myślę, że o różnych bieżących wydarzeniach, a także przeglądzie bieżącym mediów będziemy starali się organizować spotkania, ale to już oczywiście po świętach wielkanocnych. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Arkadiusz Miksa. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Tobie za dyskusję. Państwa bardzo proszę o wsparcie finansowe, ponieważ mówię, no jest trudna sytuacja, czynsze, inne wydatki, inne koszty idą w górę, a dzięki Państwa ofiarności od 13 lat prowadzimy tą naszą działalność. Ale żeby ją kontynuować, po prostu musimy zachować przynajmniej ten poziom, co przez 13 lat. Bardzo proszę, każda złotówka się liczy, jeżeli są Państwo w stanie wspierać nasze cele statutowe, edukację, media, wydawnictwa. Bardzo prosimy o wpłaty, bo mamy przecież i plany związane z wydawaniem konkretnych książek, i plany z organizowaniem spotkań, wydarzeń, konferencji i plany dotyczące produkcji określonych programów do internetu. Bardzo dziękuję za każdą wsparcie finansowe. Proszę też o zaglądanie na naszą stronę CEP, tak jak Centrum Edukacyjne polska-sklep.pl, a tam jest nasza księgarnia internetowa, a w niej wiele, myślę, że ciekawych pozycji. Ja może tutaj pokażę pozycje wydane przez nasze wydawnictwo. To są książki, począwszy od Piłsudskiego i Sanacji, 2 tomy, poprzez Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej, 1 tom, 3 tomy o kulisach II wojny światowej i wreszcie tomik dotyczący Bolesława Piaseckiego, Bolesław Piasecki, od wodza falangi do przewodniczącego Paksu. Kolejna, 8. książka w tej serii to będzie książka z konferencji dotyczącej Jędrzeja Giertycha, konferencji, która się odbyła w połowie stycznia tego roku w 120. rocznicę urodzin Jędrzeja Giertycha. Polecam książki też w serii Gorące tematy. Tutaj głównie są 4 książki, pokażę 2 książki dotyczące historii sprzed i z czasu II wojny światowej, źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street, a także książka Hitler założycielem Izraela, francuskiego, Hitler założyciel Izraela, niemiecki autor Henneke Kardel, a źródła finansowe francuski autor Pierre de Villemarais. Polecam książki w serii Biblioteczka Myśli Polskiej. Mamy jeszcze ostatnie egzemplarze Ukraina w ogniu. To jest przegląd publicystyki myśli polskiej na temat konfliktu na Ukrainie. Mamy książkę Aleksandr Dugin, Manifest Wielkiego Przebudzenia i Pisma Czasu Wojny. Jest też książka Roman Dmowski o Rosji i Ukrainie. I wreszcie nowość w tej serii Biblioteczka Myśli Polskiej. Autorstwa Jana Engelgarda, Roman Dmowski i 3 pokolenia narodowców. Taki przekrój poprzez te 3 pokolenia. Tutaj autor się skupił głównie na 1 pokoleniu założycieli Ligi Narodowej. 2 pokoleniu to jest z tych, którzy, tak jak na przykład Jędrzej Giertych, urodzili się na przełomie wieku. I kolejne pokolenie to właśnie z okresu międzywojennego. Polecam książkę Krystiana Jachacego, Rewolucja Peryferii. To jeden z naszych prelegentów na naszych spotkaniach, które się odbywają w Warszawie, a także książka innego
prelegenta, mianowicie pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego. Tu również stoi ta książka. Polska czy Polin? Sekrety relacji polsko-żydowskich oraz książka tego samego autora, Krzysztof Baliński, Ministerstwo Spraw Obcych, czyli Polskie Sprawy w Cudze Ręce. Książka ojca doktora nauk medycznych Jacka Norkowskiego, dominikanina, specjalisty nie tylko od teologii, ale również od właśnie nauk medycznych. Ostatnio bardzo ciekawy wykład w naszej serii wykładowej, a książka, którą napisał, nosi tytuł Człowiek umiera tylko raz. Mało znane fakty dotyczące śpiączki, stanu wegetatywnego i śmierci mózgowej. Tu stoi jeszcze książka Ponura prawda o Piłsudskim. Nie musisz jej pokazywać. Jedna z książek Henryka Pająka. Polecamy książki tego zasłużonego autora. Oprócz książki o Piłsudskim jeszcze książka o Rosji, Rosja we krwi i nafcie 1905-2005. Myślę, że ważna pozycja. I książka dotycząca wolnomularstwa, masonerii, Bestie końca czasu. To może tyle gwoli tych ogłoszeń. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za oglądanie naszych filmów. Polecamy nasze kanały i zapraszamy zarówno do internetu na nasze kanały, jak i na nasze spotkania, o których informujemy na stronach internetowych, na Facebooku i w innych miejscach. Najbliższe spotkanie odbędzie się o godzinie 18 w dniu 20 kwietnia, tym razem przy ulicy Koszykowej 26 w Bibliotece Publicznej. Będzie to spotkanie związane z 150. rocznicą urodzin Wojciecha Korfantego. Bardzo serdecznie na to spotkanie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce.